Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części poradnika do moda Red Power 2. Ponownie jest z nami Skif. Siema wszystkim. Dzisiaj dalej będziemy podróżować przez nieznane tereny komputerów. I tak dalej, meandry i różnego rodzaju zawiłe sprawy z nimi związane. A na sam początek będą to peryferia. No dobra. Troszeczkę już coś tam powiedziałem wam na ten temat w pierwszej części poradnika. No i dzisiaj rozwiniemy ten temat, a także programowanie, o czym później. Jak widzicie, rozbudowaliśmy tutaj troszeczkę nasz komputerek. Mamy jeszcze dodatkowy monitor i dodatkowy I.O. Expander. No i teraz właśnie pokażę wam, jak można zmienić w zasadzie to, żeby komputer wysyłał sygnał nam do innego monitora. Niestety nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli korzystać z dwóch monitorów na raz, ale za to możemy ustawić sobie, na którym monitorze będziemy pracować. Jak widzicie, w tym momencie działa nam ten monitorek tutaj. O, ten przy komputerze. Jeżeli klikniecie prawym przyciskiem na komputer, tak, widzimy tutaj właśnie ten interfejs tego naszego zacnego komputerka. No i od lewej mamy tutaj tak jakby pole disk. Właśnie tutaj za pomocą tych przyczków ustawiamy numer szyny dla stacji dyskietek, z której w tym momencie komputer będzie korzystał. Domyślnie jest to 2, no i z racji tego, że mamy tylko jedną stację dyskietek, zostawiamy 2. Dalej mamy pole konsol, to w prawym górnym rogu. I tutaj ustawiamy właśnie ten monitor, z którego będziemy korzystali. Piąteczka, chciałbym tylko dodać, tak, chciałbym tylko dodać, że właśnie ID monitora, jeszcze jakbyś pokazał, jeżeli z shiftem, trzymając śrubokręt, klikniemy prawym przyciskiem myszy na monitor, możemy ustawić ID. Tak samo działa to dla I.O. Expandera i dla stacji dyskietek. Musimy przy tym pamiętać, żeby ID żadnego z tych urządzeń się nie powtarzało. Czyli jeżeli monitor ma 1, stacja dyskietek ma 2 i teraz podłączyliśmy później I.O. Expander, to jego ustawiliśmy na 3. I następnie kolejny I.O. Expander ustawiliśmy sobie, dowolnie, ustawiliśmy sobie na, to jest domyślnie 3, więc musimy przestawić na, powiedzmy, 4. Może być 4. Będzie łatwo zapamiętać. OK. I teraz monitor musimy przestawić na, powiedzmy, kolejny numer, czyli 5. Dokładnie. Chodzi o to, żeby numerki się nie powtarzały, bo później możemy mieć problem z używaniem poszczególnych urządzeń. No dobra. No to teraz, żeby zobaczyć, czy coś działa, tak, tutaj możemy pisać tekst. OK, czyli nasz terminal działa. Na tym terminalu, jeżeli teraz jakbyś mógł zobaczyć, o tutaj ten monitor, nie jesteśmy w stanie wpisać nic w tym momencie, ja wpiszę tekst. No nie da się nic wpisać, żadna literka, nic kompletnie. Nic nam nie wyskakuje. No właśnie, więc musimy przestawić nasze ID konsoli właśnie na 5. Dokładnie. Teraz trzeba zrestartować komputer. Tutaj mamy 3 przyciski. Jakbyś pokazał? Tak, reset. Dokładnie, kliknąłeś reset. I tak, potem start. I klikamy start. Dokładnie. Start, no to wstrzymanie. Teraz, dokładnie. Teraz już tamten monitor nam nie będzie działał. Tylko włączył się ten, jak widzimy, minus initialized. Ten pamięć. No i nasz tekst, który próbowaliśmy wpisać. Dopiero teraz się pojawił. Dokładnie. Dobra. Co później? W ten sposób przełączamy monitory. Czy w zasadzie terminale, bo za pomocą ich mamy, nie tylko wyświetlamy, ale także wprowadzamy tekst. Ale też przełączamy za pomocą tego właśnie rzeczone dyskietki. ID pole służy do przełączania ID komputerów, jeżeli mamy kilka komputerów połączonych za pomocą właśnie tej kolorowej wstążeczki, tasiemki, to właśnie ustawiamy tutaj ID komputerów, żeby się nie powtarzały. Dobra, już.
Dobra. No to pewnie teraz powinniście zapytać, jak przełączać IO Expandery, czyli te nasze karty wejścia-wyjścia. No bo jak ktoś pewnie słusznie zdąży zauważyć, nie ma tutaj takich przytyczków, żeby przełączać kolejne IO Expandery. No, sprawa wygląda tak, że żeby to przełączyć, musimy udać się do naszej konsolki. Polecenie, które odpowiada w zasadzie za IO Expandery, a w ogóle w ten sposób możemy też przełączać monitory i dyskietki, to też jest w sumie fajne, wygląda tak, IOX ADDR, czyli IOX adres. To w sumie bardzo jest logiczne, tak? Input output expander, input output expander, adres. No. I teraz mamy kilka możliwości, co z tym możemy zrobić. Możemy pobrać, jaki jest obecnie adres używany. Jak już pamiętacie, za pomocą małpy odwołujemy się właśnie do... znaczy, tak jakby pobieramy... wartość zmiennej. Dokładnie, brakowało mi słowa. Tam adres w pamięci, natomiast trzeba wyciągnąć z niej wartość z tego adresu. Dokładnie. I żeby wydrukować, używamy kropeczki. A pamiętajcie, tutaj jest spacja, IOX adres spacja, w przeciwieństwie do słowa IOX mapa, tak? Gdzie sobie mieliśmy to pisaliśmy razem. Taka niestety nieścisłość się wkradła, no cóż, znaczy, to nie jest moja wina. Ja mam taką co do tego teorię, że po prostu... To jest odnośnik tak jakby do pamięci, czyli tak jak zmienne tak, mamy. Tylko i ja właśnie mówię zmienne... a propos tej spacji. Że jej nie ma w jednych, a w drugich jest, że po prostu IOX z wykrzyknikiem i z małpą mamy w spisie w words. I to jest jakiś tam, no nie wiem, jakieś wyszczególnienie tego. Natomiast wszystkie pozostałe operacje wejścia-wyjścia, czyli to małpa i wykrzyknik, zawsze robimy po spacji. Czy to jak nadajemy zmiennej wartość i tak dalej. Więc to nie wiem dlaczego po prostu IOX-y są jakieś uprzywilejowane. Nie wiem, dlaczego tak. Znaczy, no tak, no tak, bo wiesz, jeżeli by to był po prostu tylko alias, tak, do IOX spacja małpa, no to IOX spacja małpa by działało, ale nie działa, zapewniam was, jeżeli nie wierzycie, możecie sobie sprawdzić. Tak, no to teraz na Enter mamy trójeczkę, czyli wiemy, że ID tego IOX Expandera, z którego korzystał nasz komputer, o właśnie wnosi 3. No w tym momencie nie wynosi nic. To dobra, powiedzmy postawy, tak? Dobra, jest trójeczka. Dobra. Wiesz co, dla pewności nie. Zresetuję kompa. Start jest ok. No sprawdźmy jeszcze raz, ale w tym momencie nic się nie powinno zmienić, bo tego nie zmienialiśmy. Kropeczka, enter, 3, dokładnie. Żeby ustawić teraz adres, postępujemy podobnie, z tym, że najpierw podajemy wartość, jaką chcemy ustawić. W tym przypadku nas będzie interesowała czwórka, tak? Następnie piszemy IOX, adres, tak, ADDR. Spacja, wykrzyknik. I teraz spacja, wykrzyknik, dokładnie. Wykrzyknik oznacza nadpisanie tej danej w tym tak jakby określonym przedziale pamięci. No, tak to w najprostszy sposób mogę wytłumaczyć. Wciskamy Enter. Ok, żeby sprawdzić, sprawdzamy, czy tak na pewno działa. Już nasza rzeczona mała kropeczka. Enter 4. Super. Czyli w tym momencie korzystamy z tej skrzyneczki. Jak widać, wszystko działa. Dla ścisłości jeszcze, żeby było wszystko ładnie, pięknie. Możemy ustawiać to w ten sposób dla dyskietek, w zasadzie napędów. Niech polecenie dla napędów będzie, jakby logika nakazywała, disk ADDR, tak? Dokładnie w ten sam sposób. I dla monitorów pewnie monitor będzie wyglądało, no niestety nie, bo już parę razy użyłem tego słowa, terminal, czyli term. Aha, no. ADDR. Terminal. Też może być. Dokładnie. Dobra. Czyli ustawianie adresów już mamy za sobą. No, sprawdźmy na pewno, czy jeszcze działa, to na pewności zapalmy jakąś lampeczkę. No, działa. IP, działa.
Dobra. Chciałbym w tym momencie zaznaczyć, że jeżeli przełączamy się z poszczególnych ekspanderów, one zachowują swój stan. Czyli nawet jeżeli teraz przełączę się na trzeci, tak? Czyli nasz poprzedni IO Expander, ten zapamięta. Widzicie? Teraz steruję naszym poprzednim ekspanderem. Załączę. Na przykład. Dobrze. Wieczkę. Proszę bardzo. Zapalamy. No. Okej, okay, w tym momencie. Widzicie? Ten cały czas zapamiętał i go w zasadzie utrzymuje. To jest przydatne, bo możemy powiedzmy porównywać sygnały z różnych wejść, tak, albo z różnokolorowych bundled cable, bo jak widzicie tutaj możemy tylko jeden podłączyć bundled cable z tyłu, tak? Więc jeżeli by nam brakowało kolorów, to jak ktoś pewnie zauważył w komentarzu w tym filmiku odnośnie twojego wyświetlacza, właśnie to napomknąłem, że brak kolorów można by właśnie rozwiązać w ten sposób, korzystając z kilku IO expanderów, ustawiając kolejne adresy. Jest to oczywiście bardzo fajna metoda, bo byłby dużo większy porządek z kablami, tak? Tak. No i tych IO expanderów można dodać bardzo dużo. To ja już bym z expanderami dał sobie spokój i przeszedł do następnej rzeczy, czyli do właśnie pętli bardzo ważnych spraw i bardzo pomocnych spraw. Zresztą Minecraft jest oparta na pętli w zasadzie teoretycznie nieskończonej, bo dopóki nie jest spełniony warunek, że chcemy z Minecrafta wyjść, no to ona mogłaby się tak kręcić i kręcić do końca świata i dzień jeszcze jeden dłużej. No dobra. No popatrz, nawet ja się czegoś nowego dowiedziałem. No coś takiego, no. Coś takiego. Dobra. Czyli najpierw chyba... Jeszcze tylko... Dulup, nie? Gotuję sobie stanowisko. No dobra. Ja bym w ogóle proponował rozpoczęcia... funkcji warunkowej if. No dobra, już wiecie jak się tworzy nowe słowa, w zasadzie programy. Więc teraz utwórzmy sobie program test. Test miał być. Okej. Okay. No i teraz wam pokażę jak wygląda składnia właśnie funkcji warunkowej if. Porównujemy tutaj w zasadzie najpierw musimy napisać jakieś wyrażenie, które będzie przyjmowało wartość, bo prawda albo fałsz. I to jest pełna dowolność, bo naprawdę możemy sobie wymyśleć albo on, żeby sprawdzał, co może, jakie ma powiedzmy sygnały na kablu, tak, powłączane i wtedy on będzie robił coś. No, czyli po prostu. Albo właśnie. Chcemy na przykład sobie. Jakieś sztywne warunki, które możemy sobie pisać, którymi się my się teraz posłużymy, chociaż nawet. Zrobimy coś ciekawszego. Czyli na przykład nas interesuje, że chcemy wiedzieć, że dany kolor jest na przykład zapalony w tym momencie. No i wtedy to nam się taki if przyda do tego. Do sprawdzenia, czy ten kolor jest faktycznie zapalony. No, no dobrze, to zacznijmy od tego. No to tak. Najpierw, jaki kolor nam będzie powiedzmy potrzebny do sprawdzenia? Który sobie wybierasz? Magenta może być? Może być magenta. Dobrze. Ja nie jestem wybredny. Do magenty jest czwóreczka, tak? Tak. Czyli najpierw bierzemy czwóreczkę. Następnie sprawdzamy, jaki mamy sygnał na IO Expanderze, tak? Pobieramy IO Expander małpa. Tak. Tak wygląda polecenie do IO Expandera, żeby właśnie pobrać. Następnie pamiętamy o notacji polskiej odwrotnej, czyli najpierw dane wrzucamy na stosik, następnie je porównujemy. I używamy znaku równa się. Dopiero teraz, w tym momencie, piszemy słówko if. Wszystko tak jakby odwrotnie tak, robimy. Jeśli. Najpierw warunki, potem sprawdzenie warunku i dopiero if. Jeżeli to będzie prawdą, to co on ma robić na przykład? No nie wiem. Ma nam drukować... Zapaliłem magentę. Znaczy zapalona jest magenta. No, świeci dobra, się no, magenta. Okay. O, może będzie. Albo magenta się jest zapalona, no też może tak być. Jest rozpalona. Okej.
Dobra, będzie nam drukował. I teraz wszystko, cały blok musimy zamknąć słówkiem ten. Bo jak mówiłem już, tutaj wszystko piszemy odwrotnie. Czyli czytając to, jeżeli, czyli if, najpierw, tak jakbyśmy to czytali po polsku, jeżeli furka i sygnał z IOExpandera są takie same, wtedy, czyli then, wypisz, magenta jest zapalona. No, no dokładnie. Okej, okay. Wciskam no enter. Średniczek. Tak. Zamykamy każdy program średniczkiem, dokładnie. Okej, okay. No i piszemy test. Program nie wypisał nam nic. Nie wypisał nam nic, bo magenta nie jest zapalona, a my nie byliśmy przygotowani. Nie, magenta. No właśnie, bardzo dobrze, że nie jest zapalona. No dobra, nieważne. No dobrze, niech będzie jasno niebieski, wpisz test. No właśnie, ja teraz piszę test, niech będzie jasno niebieski. Nadal nic nie ma, teraz zapal magenta. Dobra, już. I teraz wpisuję test. Mam magenta. I proszę bardzo, magenta jest zapalona. I tak w istocie również się zdarzyło u nas. Czyli jest magenta, sygnał leci na magentowym kabelku. I jak widać, programik działa, czyli wykrył nam, że w tej chwili iOS 4 jest aktywny. I warunek jest prawdziwy. To może teraz ulepszmy nasz program. Jak zauważyliśmy, nie wypisuje nam komunikatu, kiedy magenta nie jest zapalona. Mm-hmm. No to napiszmy program test drugi. Okej. Okay. Początek będzie taki sam, czyli sprawdzamy. Czwórka. Następnie iOX, małpa, później sprawdzamy, czy są równe, if, wypisujemy, oczywiście, magenta jest zapalona. Dobra, już od razu wpiszę rozpalona albo napalona i będzie dobrze. Wiesz, się myli tak. Wszystko. Then, nie, przepraszam, teraz użyjemy funkcji else. Co, do czego nam to jest potrzebne? Else jest to, będzie nam określać, co zostanie wykonane w przypadku, kiedy ten warunek, który wpisaliśmy na początku, no. Czyli 4 i sygnał z IOExpandera nie są równe. Mhm. Czyli teraz wpisujemy magenta, nie jest włączona. Wiesz co, te lagi mnie dobiegają. No, ale nie jest znowu tak źle. Czasem wpisujesz troszkę wolniej, czasem... No już na przykład wpisałeś teraz. Dobra. Kogoś... O, średnicze. Awesome. No. Tak, i piszemy teraz funkcję then. Tak, then. Enterek, tak jak o ile się... Przemieli nam całą konsolę, tak? Średniczek. Ta. Tak, oczywiście po wpisaniu codzienniki. Enterek, średniczek. I teraz piszmy test 2. Magenta nie jest magenta włączona. Nie jest no włączona. Tak jest wizualnie. Co by się zgadzało, sprawdzę. Tak, jeszcze sprawdzimy, włączmy. Proszę, napisz jeszcze raz. Znaczy, włącz programik. Oczywiście, MyMasta. Jest MyMasta i jest zapalona MyMasta. Elegancko. Super. Czyli nasz program działa, wykrywa, czy magenta jest włączona, czy magenta nie jest włączona. Dobra. Teraz. Było, przydatne by było, żebyśmy tą funkcją mogli, oczywiście w tych tutaj blokach, tak jakby warunkowych, znaczy blokach, które następują, jeżeli warunek jest prawdziwy albo nieprawdziwy, możemy ustawić, żeby on na przykład włączał nam poszczególne inne kolory, tak? Wtedy, jeżeli ten kabel, znaczy prąd w tym kablu płynie, to włącz w tym kablu, a jeżeli nie płynie, to na przykład wyłącz albo włącz w innym. No, czyli generalnie zamiast do tego... tych napisów możemy tam wstawiać dowolne inne komendy, no. Najprościej mówiąc. No, dokładnie. Dokładnie. A teraz sobie wyczyszczę te testy. No, nawet test 2 nie ma. Coś takiego. No to okej. Okay, dobra. Wyczyścił wszystko. A, już wiem dlaczego. Nie użyłem średniczka. Racja. Forget po prostu wyrzuca nam wszystkie słowa. No, to nawet.
że tak powiem. Czyli z używaniem forget ostrożnie. Dobra. Teraz przechodzimy do kolejnej pętli. Pętla do loop. Mhm. No to okej, znowu musimy zakładzić jakiś programik. Będzie test. No i teraz tak. Najpierw jest tak jakby ona jest dość prosta, bo no jest to tak jakby najprostsza forma. Tak, jest to w innych językach programowania jest to zwykle pętla for, natomiast właśnie for jest to pętla do. Więc tak, najpierw ustawiamy, ile razy ona ma się wykonać. I dalej wpisujemy 0 albo inną liczbę, z tym, że ona jest tak jakby zaczyna od 0 i potem zwiększa o 1. Czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sprawdza, czy ta druga liczba jest mniejsza od pierwszej, tak? Czyli powiedzmy coś 10 razy ma się nam wydrukować. Potem następnie piszemy słówko do. No niech będzie, tak? Daj jeszcze może tę nową linię później. Tak. Żeby zrobić nową linię, piszemy CR, czyli Cambridge Return. Na polski to będzie powrót kredki. To jest coś takiego, to jest pojęcie chyba ze starych maszyn do pisania. Tam były karetki, że jak się do końca linii, ale na przykład chciało się następną, to właśnie trzeba było przeciągnąć karetkę do początku. Tu mamy to. Przed do mamy liczniki ustawione, po do co ma robić i na końcu słówko loop. Loop, czyli pętla. Mamy enter. Musi chwilkę pomyśleć. Pomyślał tak. Widzę, czeka, ok. Średnik, no i piszemy test. No i super. Witajcie 10 mamy razy. 10 razy wydrukowane. Witajcie dokładnie. W każdej, każdy witajcie jest w osobie. No nawet 9. A nie, dobrze, jeszcze jest pierwsza linijka bez spac. 10, bo CR wstawiłeś po, nie przed. No. Tak, znaczy no, w tej samej lince co no, test. Tak, zauważyłem teraz. Racja, racja, demokracja. Konstytuta, prostytuta. Dobra. No tak, niech będzie. Czyli to jest najprostsza pętla. Do, najprostsza pętla, jeżeli wiecie, ile razy ona ma się wykonać, ilość wykonań się powiedzmy nie zmienia, to możecie użyć tej pętli i ją się bardzo łatwo, szybko pisze, tak? No, dobra. Ja sądzę, że to by było na tyle w tym odcinku. W następnych zobaczymy sobie, czy dowiecie się od nas coś czegoś na temat pętli do loop, begin until, begin while, begin again. Ale to dopiero w następnych częściach. Na razie dziękujemy Wam za uwagę i żegnamy się bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa.